Cześć wszystkim! Znowu Panio 7. Dzisiaj sobie zagramy w Mighty Morphin Power Rangers. A raczej fanowskie tłumaczenie tej gry zrobione przez dwóch panów na dole. Ponieważ oryginalnie gra została wydana tylko po japońsku. I w sumie chyba raczej nie opowiada o Power Rangers, ale o ich japońskim odpowiedniku, czyli Super Sentai, bodajże tak się nazywało. Dobra. Dzisiaj sobie zagramy w poziom drugi, ponieważ pierwszy nagrał Takumi. Link jest w opisie, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to proszę kliknąć, a my jedziemy do poziomu drugiego. Okej, dobra. Dzięki tym dwóm panom, którzy to przetłumaczyli, mamy napisy angielskie, więc troszkę możemy zrozumieć, o co tu chodzi. Ponadto tłumaczenie podmieniło pewne grafiki w grze. Między innymi grafikę Zordona, który tak oryginalnie nie miał twarzy Zordona, tylko miał twarz jakiegoś czarodzieja, który w japońskiej wersji pełnił rolę Zordona, więc w tym tłumaczeniu stwierdzili, że to poprawią. I proszę was, żebyście zamknęli na chwilkę oczy i nie patrzyli na jak to poprawili, bo to dla was będzie lepiej. Więc okej, dobra, na 3-4 zamykacie oczy. Mam nadzieję, że już macie zamknięcie. Okej, dobra. Bla. Tak, mam nadzieję, że tego nie widzicie. Jeszcze nie otwierajcie. Okej, dobrze, już możecie otworzyć. Okej, fabuła nie jest bardzo ważna. Ot, Rita stwierdziła, że zabije rangerów w jakiejś jamie lawy i w drugim poziomie różowa wojowniczka rusza sprawdzić sprawę. Dobra. Zrobienie brzmi, nie jest trudne. Na początku zaczynamy z samym pistoletem. W połowie poziomu dostaniemy naszą główną broń. W tym poziomie trochę jest lawy i skaczących przeciwników z lawy. Trzeba na nich troszkę uważać. A, tak, w ten sposób dokładnie. Dobra. Troszkę oberwałem, ale spoko. Te czerwone TGS-y, co zbieramy, to pewnie domyślam się, że to są monety mocy. W każdym poziomie jest 10 do zebrania. Jak zbierzemy 10, to dostaniemy chyba w sumie leczenie. Chyba nic więcej z tego nie dostajemy, ale zaraz zobaczycie. Z tymi gośćmi lepiej się nie bawić, po prostu lepiej ich uniknąć. Dopóki mamy pistolet, to za małe obrażenia im zadajemy, żeby coś zrobić. Okej, dobra. To jest już połowa poziomu. Tutaj odbieramy nasz łuk. Sorry, zamknijcie oczy, szybko. Okej, obiecuję, że w następnym odcinku coś z tym zrobię. Okej, dobra. Teraz mamy łuk. Łuk jest dużo fajniejszy, mamy dużo większy zasięg od pistoletu i zadaje dużo większe obrażenia. A właśnie, w rozmowach wspominali coś o tym, że Rita wysłała Squata. Czyli w polskiej wersji on się nazywał bodajże... Przykurcz? Chyba tak się nazywał. Więc jeżeli ktoś kojarzy, może będzie kojarzył, jak on wygląda. Dobra, jak widzicie, tych gości łukiem spokojnie jednym strzałem zabijamy. Idziemy dalej. Już będzie koniec poziomu, bo poziomy tutaj nie są zbyt długie. Sama gra nie jest ani zbyt trudna, ani zbyt długa. Okej, dobra, po zebraniu wszystkich 10 monet dajemy informację o naszym Zordzie. Moc Ptera Beam, czyli Ptera Pocisk? Dobra. Nieważne. Tak, strzeżenie epilepsji. Dobra, to jest już koniec poziomu. I będzie walka z bossem. Ta walka z bossem jest trochę irytująca, ze względu na to, że... Tak. Postać bardzo ciężko skacze na ruchomych platformach. Więc na pewno stracę tutaj jedno przynajmniej życie. Ale nie powinno być to większego problemu. A tak, świetnie. Jeszcze przenika przez platformy. Skacz. Tak, to jest bardzo irytująca walka. Ale dobra, dało się stracić tylko jedno życie. Okej, Power Blaster. Moc 5 w jednym. Bla. To również jest niezgodne z serialem. W serialu żaden z pomagierów Rity nigdy nie został pokonany. Przeklinam was, Rangersi, nie poddam się i zbuduję własną sekretną bazę gdzieś indziej, gdzie będę mogła karać dzieci. Okej, Rita chce karać dzieci. No, nieważne. Dobra, na koniec poziomu
Dostajemy quiz. Stage clear, Rangers. Mało przerwę, co? Okej, okay, tak, na koniec każdego poziomu jest minigra. Na koniec drugiego poziomu jest mały quiz. Pytania w tym quizie są bardziej związane z japońską wersją serialu, więc z amerykańską bardzo mało będą miały wspólnego. Okej, okay, o co się pyta? Co idzie ostatnie w Howling Cannon, czyli pewnie ich tej połączonej broni? Okej, okay, to pamiętam, że odpowiedź jest to Ryugekin. Ale nie mam pojęcia, co to jest, ani o co chodzi generalnie. Jeżeli chodziłoby o tą ich połączoną broń, to pamiętamy na końcu czerwony wojownik. Miecz mocy dołączał i wtedy rozwalali, ale o co tu chodzi, nie wiem. W każdym razie to jest poprawna odpowiedź. Mini gry dają nam dodatkowe życia, a quizy chyba nie. Przynajmniej nic takiego nie zauważyłem. Okej, okay, dobra. Teraz czas na rundę trzecią. W rundzie trzeciej będzie niebieski wojownik, ale to nagra Takumi. Link będzie po publikacji, również dodam w komentarzu, ale jeżeli chcecie oglądać na żywo, czy raczej kiedy tylko się pokaże, to zaglądajcie na kanał Takumiego. Okej, okay, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!